Po raz siódmy ulicami naszego miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Startujemy w tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, spod Aquaparku o godzinie 13.15. Orszak wyruszy i już na swej drodze zostanie wydany edykt Cezara Augusta pod Suwalskim Ośrodkiem Kultury, który zmusi cały Orszak, ale też Józefa i Marię do Betlejem, żeby dać się zapisać. Orszak w następnej kolejności stanie w pobliżu kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Tam, że właśnie będzie gospoda, hotel Babilon, w którym Będą działy się rzeczy y, y, takie, które zechcą zatrzymać cały Orszak. Ważnym punktem przemarszu będzie plac Marii Konopnickiej. To właśnie tam posadowiony będzie pełen przepychu i intryg dwór Heroda. W kolejnym miejscu u stóp katedry św. Aleksandra pastuszkowie doznają objawienia. Kolejny i ostatni przystanek Orszaku to stajenka betlejemska. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości... Do do udziału w tegorocznej suwalskiej edycji orszaku.